Nawet 20. Dlatego tak. Wiesz, i historyki. No, ale przejmowcie. Lampa wygląda. Dokładnie. I niech prawda nie stoi na przeszkodzie ciekawej opowieści. Dokładnie, to jest zawsze moje zdanie. Tak jest. Przy tym motocyklu ja się wychowywałem, dosłownie i w przenośni, ponieważ czy jakieś wymiany oleju, czy jakieś obsługi, to ja pomagałem, trzymałem bajkę z olejem, wycierałem. No a jak zaczęły się wakacje, wyjazdy, to rodzice pakowali w lekki bagaż, mama brała z córką do pociągu, a my z ojcem z dużym bagażem śmigaliśmy czy nad morze, czy do Augustowa na Mazury, jechaliśmy tym motocyklem. I co było najgorsze, że tata przyjeżdżał strasznie zmęczony, a ja się chciałem od razu nad morze kąpać, coś robić i nie mógł wyjść z podziwu, że ja po tylu godzinach jazdy, po tych tankowaniach, po jakichś deszczach, które nas czasami łapały, ja jestem gotów do zabawy. No i niestety chyba to zostało, tak? Bo wiele, wiele lat później przejechanie 900 czy 1000 kilometrów na Junaku w ciągu, za jednym zamachem, w ciągu doby czy w ciągu dnia, no nie jest żadnym problemem, a jest olbrzymią przyjemnością. Zawsze wiedziałem, że ten motocykl będzie mój kiedyś, ponieważ ojciec opowiadał, że dorośniesz, to dostaniesz motor. Będziesz starszy, dostaniesz motor. No i tak to trwało, trwało, aż przyszedł taki jeden dzień, że w czasie jakichś uroczystości rodzinnych zarzuciłem tacie, że no troszeczkę taki jest no niesłowny, a że był zawsze okurany, więc jak ty mogłeś tak powiedzieć? Ja mówię, no tata, skończyłem podstawówkę, skończyłem technikum, zrobiłem maturę, dostałem się na studia, mało tego, byłem w wojsku, już masz wnuka, już masz dziedziczne nazwiska, a motocyklami dalej nie przekazałeś. Jak się zdenerwował? Matka, dawaj kartkę, dawaj długopis, już piszemy do tego. My, tata, spokojnie, ale ja tu, jak ty. No i spisaliśmy wtedy umowę, że mi przekazuje, że darowiznę, czy kupno, sprzedaż, nie pamiętam, w krótkim czasie potem zmarł. No i w pewnej chwili, jak dzieci już były większe, żona już miała swoje zajęcia, tak sobie pomyślałem, no jest ten motor, bym gdzieś pojechał. No i w 1987 roku wyciągnąłem, stwierdziłem, że pojadę na święcenie motocykli, do Podkowy Leśnej, będzie fajnie. No i tych trochę wyjazdów było takich drobnych wokoło Komina, no ale przyszły lata 2000, gdzie wreszcie miałem możliwość ściągnięcia go do siebie, już nie w garażu, tylko przy swojej firmie stał. No i tak troszkę internet, troszkę znajomi, troszkę zacząłem przychodzić, szukać. Zapisałem się na kilka forów, no i na jednym z tych forów, na forum Dzikiego Junaka, kiedyś no, naczytałem się, że tam same problemy są, że gaźnik cieknie, że iskrownik zamaka, no jeździć się nie da. I tak z głupia Fran się odezwałem, że nas z ojcem nigdy nikt nie ściągał, zawsze o własnych siłach wracaliśmy i to czy deszcz padał, czy nie padał, nie było problemu. No więc oczywiście dostałem odpowiednią reprymendę, że co ja się odzywam, co ja się znam, co tego. No i żeby temat wyprowadzić, nasz kumpel, który mieszka w Danii, Krzychdek, zaprosił nas na jeden z większych zlotów motocyklowych w Grasnym, Flensburg. Old Timer Libet się to nazywa. No i powiedział tak, żebyśmy tydzień wcześniej wyjechali, jak się coś popsuje, to będziemy naprawiali i razem pojedziemy na ten rajd. Ja też miałem z nimi jechać, no ale w ostatniej chwili się okazało, że niestety obowiązki służbowe nie pozwoliły mi tydzień wcześniej wyjechać. Na liście się też zrobiła taka atmosfera, no tak, tu gadał, tu się zapisywał, tu najwięcej gadał, no i wymięk, nie? No ale wyszło tak, że no niestety w ostatniej chwili, w środę z rana pozałatwiałem wszystkie tematy, odpaliłem motor, zalałem paliwo, już był spakowany, 3 dni stał i pojechałem. No i tak pierwszym skokiem do Szczecina, kolega mnie przenocował, od którego żona uciekła, jak usłyszała, że facet w krawacie jedzie z Warszawy do Szczecina Junakiem. Żona mu uciekła do matki, przenocowali, rano odprowadzili nas na granicę, no i pojechałem dalej sobie, dojechałem bez żadnych kłopotów. No, wyrosłem na gwiazdę, dostałem jakiś dyplom, prawda, Wikinga roku i tak dalej, i tak dalej. No i tak się zaczęło, od Monte Cassino, Bałkany, później jeszcze raz wyjazd tam gdzieś do Albanii, na Nordkap, później Kirgistan, Kuba, znaczy najpierw Kuba, później Kirgistan, w tym roku byliśmy w Maroku i te wyjazdy są o tyle rewelacyjne w tej chwili, że po pierwsze dużo więcej ludzi jeździ, że te nasze wyjazdy jakoś dały do zrozumienia, że no Junak to nie tylko jest taki awaryjny, żeby dookoła Komina jeździć,
ale można nim pojechać naprawdę kawał świata. No, wracając z Kirgistanu, 2 lata temu połamaliśmy ramy, połamaliśmy zadupki, no, koła, szprych ze 40 wymieniliśmy, ale to tylko z tego względu, żebyśmy po prostu motocyklami, które są raczej takimi turystycznymi, nie do offroadu, do jakichś gór, natomiast wjechaliśmy w takie miejsca, że no, często zwykłym takim motocyklem crossowym, nawet enduro, ludzie mają problemy, a myśmy tam pojechali, jak opowiadaliśmy później, że myśmy byli na Sunkul i później wjechaliśmy do Tadżykistanu. Nie, to jest niemożliwe, no, ale są zdjęcia, są dowody, także to się udało. Mieliśmy piękny kawałek przeżycia historii z Kubą, ponieważ na Kubę było wyeksportowanych kiedyś w 60-tych latach 200 sztuk motocykli, junaków 200 sztuk. Przez stronę internetową Kubanka nas znalazła, nawiązała z nami kontakt, że kupiła z mężem junaka i mają problem z uruchomieniem, że brakuje części. No, co Polacy robią, co zapaleńcy, co miłośnicy junaka robią. Natychmiast rzutka narodowa, kupę części, kupę jakichś materiałów, tylko nie ma tego jak zawieźć, nie ma tego jak przetransportować z racji tam różnych kłopotów tam i celnych i logistycznych. No i szukając po internecie możliwości transportu, przeszedłem przez wszystkie biura podróży, przez ambasadę nawet. No nie da się, nie ma takiej możliwości, ale trafiłem na naszego kolegę, którego mieliśmy okazję kiedyś poznać, Krzyśka Samborskiego Sambora, który no, okazało się, że pierwszy wjazd motocyklowy, pierwszą wyprawę motocyklową organizuje właśnie na Kubę. No natychmiast zadzwoniłem do niego z myślą, że jak bierze kontener, to w ten kontener te części junakowie się zmieszczą i ją tam na miejscu zabiorą. No i od razu tam była późna noc, ale zadzwoniłem, oczywiście pogadaliśmy chwilę, było fajnie. No i nie ma problemu, on wszystkie te części zabierze, w kontener wrzuci, że to są części zapasowe do motocykli, nie ma sprawy. Ale tak gadamy i się tak pytam, mówię, wiesz co, a wy byście nie pojechali? Ja mówię, nie, no tego, mówię, no co ja ci proponuję, i tak nie ma miejsc. No dobra, no nie ma to nie ma, no ale godzina 12 w nocy, 1 grudnia przyszedł i telefon. Patrzę, Sambor. Co się stało? Krzychu, dalej chcecie? No, ale co? Części wysłać? Oczywiście. Nie, no, ale nie pojechalibyście? My, no natychmiast. To szykujcie się, 2 miejsca są wolne. No i w ten sposób załapaliśmy się na wyjazd na Kubę. Sambor zabrał nam motocykle. Popłynęły z kontenerem. Myśmy później polecieli samolotem. No i dotarliśmy do ludzi, zawieźliśmy te części, przekazaliśmy, że było wesele i od razu tego samego dnia, co dotarliśmy do nich, pojechaliśmy na wycieczkę tym ich uruchomionym motocyklem. No największą sensacją było to, że junak przestał wyrzucać wszystkimi otworami olej, no ale tylko z tego względu, że myśmy ustawili odmę, tak jak powinna być zrobiona, więc gościu Oktawio się strasznie dziwił. Jamila, nasza junakowczyni, no też przeszczęśliwa i pojechaliśmy co robić? Pierwsza wspólna wycieczka po Kubie, pojechaliśmy oglądać drugiego junaka, który też tam gdzieś był zadołowany. No i później przepiękny wyjazd, no wspomnienia niezapomniane. No i ten junak jeździ, żyje na Kubie, cały czas trzymamy jakieś kontakty. No i później Samborem to właśnie, żeśmy pojechali, zabrał nam motocykle do Kirgistanu, ale już żeby nie było tak bardzo nie będę używał słów, uznawanych za nieparlamentarne, żeby tak była ciekawsza wyprawa, to Piotrek stwierdził, że będziemy wracali na kołach. No i wracaliśmy te w sumie 7,5 tysiąca kilometrów. Dojechaliśmy, ale motocykle wymagały naprawdę poważnego remontu, łącznie ze spawaniem ram i innych rzeczy. No i mieliśmy plan na ten rok, żeby odwiedzić Afrykę. Jak się dowiadują ludzie, że to jest właśnie polski zbudowany, że 60. lata, 60? No niemożliwe! No i Małatcy, o, Harosie, Malciki, no wszyscy są przeszczęśliwi. Także motocykl może nie jest bardzo rozpoznawalny jako marka, natomiast jest rozpoznawalny jako stary, jako zabytkowy i ponieważ no, mamy obydwaj ponaklejane, ja trochę na kufrach, Piotrek na swoich tam błotnikach, miejsc, które odwiedziliśmy, czyli takich tabliczek samochodowych, czyli z oznaczeniami państw, no jest to, jednak zawsze jest to jakaś sensacja i jest to bardzo przyjemne, ponieważ zdecydowanie podbudowuje ego własne, no i od razu się szuka pomysłu, gdzie by dalej jechać. Junakowiec to jest motocyklista, powiedziałbym nawet, że troszkę z wyższej półki, jako że musi sobie sam radzić. To nie to, że odpalił, ma telefon naładowany, pojechał, jak coś się dzieje, to lawetę ściąga. Ojciec gdzieś tam za chmurką się cieszy.
To jest naprawdę gral.